Polityka to nie jest jedyny sposób na wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce. Bycie z ludźmi, po prostu tworzenie grupy i budowanie dobrobytu u siebie, wśród sąsiadów, przyjaciół, w rodzinie, to jest też, albo wręcz to jest pierwszy krok, to jest i moim zdaniem, prawdę mówiąc, jedyny sposób, żeby ten temat ruszyć do przodu. Cześć, witajcie na kanale Lub Bezpośrednio. Z tej strony mówi do Was Agata Kępa. Jakiś czas temu rozmawiałam z Robertem Fiałkiem o aplikacji Wikikracja. Dotyczy ona rozwoju demokracji bezpośredniej nawet w najmniejszych grupach. Jeśli jesteście ciekawi tego wątku, to zapraszam do poprzedniej rozmowy. Dzisiaj kontynuujemy temat. Rozmawiamy o demokracji bezpośredniej, o tym, czy ona stanowi zagrożenie dla kogoś, jak ją rozwijać w małych grupach, nawet tych przyjacielskich, i o jej plusach i zaletach. Także zapraszam serdecznie na rozmowę. No a wy nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału Lub Bezpośrednio. Zdarza się politykom, że próbują wykorzystać demokrację bezpośrednią, żeby zyskać tą część społeczeństwa, żeby zyskać ich głosy. I jeżeli się okazuje, że jest to tylko próba zaktywizowania obywateli, to wtedy ludzie się zniechęcają i przez te 17 lat, przez które zajmuję się tym tematem, widziałem już bardzo wiele osób, które były chętne demokracji bezpośredniej, zaczęły współpracować z politykami. Okazało się, że chodzi tylko o karierę polityczną tym ludziom. I te osoby dochodziły do wniosku bez jakby dalszej walki, bez próby przezwyciężenia problemu, na który się natknęły, dochodziły do wniosku, że demokracja bezpośrednia nie działa. I ludzie rezygnują, więc jeśli mógłbym zasugerować coś po tej rozmowie, żeby zapamiętać, to sugerowałbym, żeby pamiętać o tym, że polityka to nie jest jedyny sposób na wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce. Bycie z ludźmi, po prostu tworzenie grupy i budowanie dobrobytu u siebie, wśród sąsiadów, przyjaciół, w rodzinie, to jest też, albo wręcz to jest pierwszy krok, to jest i moim zdaniem, prawdę mówiąc, jedyny sposób, żeby ten temat ruszyć do przodu. Dlatego, że stawka w polityce jest tak duża, że politykom bardzo trudno będzie przezwyciężyć swój instynkt i oddać władzę ludziom. To jest praktycznie niewykonalne. Jeżeli teraz widzimy w organizacjach, które domagają się demokracji bezpośredniej, że nawet tam nie ma demokracji bezpośredniej, to kiedy w grę będzie wchodziło 14 tysięcy miesięcznie, dostęp do telewizji i władza, to czy wtedy oni będą chcieli oddać władzę? To jest nieprawdopodobne, żeby tak się zdarzyło. Ale jeżeli my sami zbudujemy swoje organizacje lokalne i te organizacje urosną w siłę, to my będziemy dyktowali warunki. I co ciekawe, w tym rozwiązaniu fajne jest to, że tego podejścia nie da się zatrzymać. To znaczy, to podejście nie zależy od polityków. Możemy to wykonać niezależnie od polityków. Nie zależy od masowego poparcia ludzi. Nie potrzebujemy ruchu społecznego, żeby to zrobić. Wystarczy trzech przyjaciół. Więc jest to podejście, które nie ma tych wad. Jest nie do zatrzymania po prostu. Tak, no my jak nagrywamy tutaj tę rozmowę, jesteśmy cały czas w takim okresie okołowyborczym i na kanale razem z Tomaszem Synowcem i Piotrem Trudnowskim analizowałam poszczególne działania dotyczące demokracji bezpośredniej ugrupowań, które mają ogólnopolskie listy, są zarejestrowane we wszystkich okręgach. No i tu też niestety bardzo jasno było widać, że chociaż mają wiele zbieżnych postulatów, to te postulaty w momencie, w którym ktoś dojdzie do władzy, nagle znikają. Że to są często postulaty mówione, reprezentowane i głoszone, kiedy tych osób nie ma po prostu w rządzie, nie stanowią większości parlamentarnej. I można by się było zastanawiać na przykład dlaczego, pomimo że chyba każda partia mówiła o referendum obligatoryjnym, czyli takim, które obligatoryjnie, jeśli jest zgłoszone przez obywateli, jest wprowadzane, nie musi przechodzić tej drogi sejmowej i akceptacji przez Sejm, nie ma. No to też dlatego, że zwykle o tym partie mówiły w momencie, w którym akurat nie były u władzy. Więc rzeczywiście, jeśli to jest taka tendencja,
jeśli ktoś już jest u władzy, to trudniej mu się jest rozstać z tą władzą i wprowadzać demokrację bezpośrednią, więc demokracja bezpośrednia jako takie narzędzie oddolne też oddolnie musi być wprowadzane, jeśli ma zacząć działać. Dokładnie. No, też może warto pamiętać o tym, że nie wiem, w Polsce od czasów SLD, nie wiem jak to wyglądało na Zachodzie, ale politycy nauczyli się bardzo podstępnej sztuczki. Nauczyli się, żeby mówić jedną rzecz, w słowach utrzymywać z jedną stroną, a w czynach z drugą stroną. Żeby ci, którzy tylko słuchają, byli zadowoleni i ci, którzy obserwują danego polityka, też byli zadowoleni. W Polsce takim przykładem było na przykład SLD, które było partią lewicową i jednocześnie partią, która najbardziej obniżyła podatki. Z kolei PO, niby partia liberalna i w przekazie słownym pełna liberalność gospodarcza, a oni podnieśli podatki. Więc jeśli ten schemat się powtórzy z demokracją bezpośrednią, to efekt będzie odwrotny do tego, czego się spodziewamy. Na samym początku mówiliśmy sporo tak naprawdę o takich zaletach demokracji bezpośredniej. Myślę, że no tutaj na kanale dla wielu osób one są oczywiste. My też o tych zaletach osobno tak naprawdę rozmawialiśmy. Chciałam się w takim razie ciebie zapytać, już częściowo też na to odpowiedziałeś, jakie są zagrożenia związane z demokracją bezpośrednią i próbami wprowadzenia tej demokracji bezpośredniej, bo jak ktoś właśnie jest w tej grupie zwolenników, to też sobie często może nie zdawać sprawy właśnie z tych zagrożeń. Nie ma żadnych zagrożeń. Są trudności we wprowadzeniu demokracji bezpośredniej, ale nie ma żadnych zagrożeń. Ja teraz od 2019 roku mieszkam w Szwajcarii. Mam kolegów w pracy, z którymi czasami, Szwajcarów, z którymi rozmawiam na ten tematy. Nie ma żadnego zagrożenia. Są trudności ze znalezieniem rozwiązań, które na przykład z systemem emerytalnym, czy tak jak ostatnio z ubezpieczeniami zdrowotnymi, ciężko jest znaleźć rozwiązanie, które by zadowalało wszystkich, więc szukają tego rozwiązania, ale mają możliwość wprowadzenia tego rozwiązania. Nikt nie zastanawia się, czy ten system jest idealny, bo wiedzą, że jest idealny. Wygrali. To jest zwycięski system. Nie ma niczego lepszego, co by udało się teraz na świecie znaleźć. Dopracowuje się tylko konkretne przepisy, jakieś rozwiązania, które rzeczywiście funkcjonują w życiu. Ale sposób podejmowania decyzji jest prawidłowy. Zbieramy podpisy, rozwiązujemy sprawę przez referendum. Jeżeli coś nie działa, powtarzamy i tak do skutku. Także, sorry, nie widzę problemów z tym systemem. Tak, to właśnie, co też powiedziałeś o tym, że czasami jakby powtarzamy i się pochylamy nad tym samym tematem kilkukrotnie, to też jest coś, co jakby się na świecie zdarza. Też nie jest tak, że jeśli podejmiemy raz decyzję jako naród, obywatel w jakimś głosowaniu, że potem nie można zmienić zdania. Jestem także po rozmowie o tym, jak wyglądały referenda aborcyjne na świecie, i właśnie Szwajcaria i Irlandia. To są takie przykłady, kiedy tych referendów w ciągu ostatnich 40-50 lat było tak naprawdę kilka. No i to prawo cały czas jakby się zmieniało, żeby też odpowiadać na obecne potrzeby obywateli i żeby odpowiadać i być adekwatnym do tych obecnych poglądów, do obecnego światopoglądu osób, które głosują. I to też jest jakby dobry mechanizm, żeby dawać właśnie szanse na zmianę, bo to nie jest tak, że raz ustalone prawo musi nim być na zawsze. Dokładnie. Wydaje mi się, że politycy przechodzą szkolenie, w którym dowiadują się, że nie powinni przyznawać się do błędu, czyli też poprawiać swoich błędów. Natomiast dla zwykłych obywateli to nie jest problem, żeby przetestować jakieś rozwiązanie, przekonać się, że nie służy nam dobrze i poprawić ten przepis. To pozwala na, w informatyce to się nazywa iteracyjne poprawianie prawa. Możemy wiele razy powtarzać
Był taki eksperyment z garncarstwem. Były dwie grupy. Jedna grupa miała tydzień na to, żeby zrobić idealny dzban, a druga grupa miała tydzień na to, żeby zrobić 200 dzbanów. I celem było, żeby się dowiedzieć, której grupie pójdzie dobrze. No i oczywiście ta grupa, która zrobiła 200 dzbanów, wygrała, dlatego że mogła powtarzać ćwiczenie. Jeżeli próbuje się raz zrobić coś dobrego, to się to nie uda. Trzeba po prostu wracać do tematu i powtarzać to ćwiczenie i dodawać do niego coś, czego się nauczyliśmy w międzyczasie. Tak, No, jest. także tak, ludzie będą działali na swoją korzyść. To jest nieuniknione. Politycy? Niekoniecznie. Jest wiele właśnie też takich pomysłów na to, jak kształtować ustrój państwa, żeby móc też testować różne rozwiązania. I kolejną taką opcją, takim przykładem jest pomysł inkubatora umowy społecznej, który został opisany między innymi w książce Umówmy się na Polskę. Tam jest ta propozycja, może nie do końca federalizacji, ale bardzo dużej decentralizacji kraju, tak żeby poszczególne województwa miały dużo większe kompetencje i tak samo samorządy niż to jest jakby w tym momencie, żeby właśnie na takim mniejszym poziomie też można było testować różne rozwiązania i oddawać głos właśnie i władzę bardziej ludziom niż tej władzy centralnej. No i tutaj też założeniem tego projektu jest takie poruszenie właśnie do dyskusji, żeby móc właśnie rozmawiać o różnych rozwiązaniach, ale też żeby właśnie je potem zaczynać testować, bo o ile wszystko pozostanie w takiej sferze teoretycznej i nie przejdziemy do praktyki, nawet na tym najmniejszym poziomie, no to jeśli to będzie tylko w tej sferze właśnie teoretycznej, to się tak naprawdę nic nie zmieni, a wypracowane rozwiązania zawsze można korygować. A oczywiście jest też wiele różnych polityk, które dobrze by było, gdyby były tworzone w takiej perspektywie długofalowej, ale jest wiele rozwiązań, które możemy zmieniać, które możemy testować i o zdanie możemy się właśnie pytać obywateli, obywatelki. Nie znam tego projektu, nie wiem w jakim stopniu przekłada się na rzeczywistość, ale tak, Konfederacja jest integralną częścią demokracji bezpośredniej. Ma wiele bardzo pozytywnych efektów. Jednym z nich jest na przykład to, że jeżeli jakieś rozwiązanie wprowadzone w jednej gminie się sprawdzi, to pozostałe gminy mogą je skopiować. Jeżeli natomiast nowy pomysł przetestowany w jednej gminie okaże się porażką, to pozostałe gminy nie muszą ponosić kosztów tej porażki, która w innej sytuacji byłaby narzucona centralnie i użyta wszędzie. Więc zdecydowanie Konfederacja jest bardzo, bardzo fajnym pomysłem. Nie wiem, czy to jest w tym momencie dobry moment, żeby opowiedzieć coś więcej o Konfederacji, ale może jedna rzecz. Jasne, słucham, słucham. Nie wszyscy wiedzą, że Szwajcaria jest podzielona na kantony, a kantony są podzielone na gminy, ale każda gmina, każdy kanton i każda gmina są oddzielnymi państwami. Oddzielnymi państwami ze swoimi władzami, swoimi przepisami i swoimi podatkami. Jeśli któraś gmina chciałaby, to może się w każdej chwili odłączyć od konfederacji, bo jest niezależnym państwem. Oczywiście nikt tego nie robi, dlatego że bycie w konfederacji jest korzystne. Ze względu na wspólną walutę, wspólne wojsko i wiele innych korzyści. Ale jednocześnie groźba takiego odłączenia powoduje, że każda gmina i każdy kanton jest wysłuchany. Jeżeli coś się nie podoba gdzieś w jakimś miejscu kraju, to reszta kantonów, reszta gmin pochyla się nad kimś, kto jedną z tych grup lokalnych, która narzeka na sytuację, bo nie chce, żeby zasób Konfederacji został uszczuplony. Więc jeżeli to, co proponuję, zrobienie małych grup działa podobnie. Jeżeli będziemy mieli swoją grupę, to będziemy też praktycznie niezależnym państwem. Z tego też powodu nie polecam formalizowania takiej działalności, dlatego że jeśli zacznie się od stowarzyszenia, czy to zwykłego, czy rejestrowego, to od razu podlega się pod prawo państwowe. Fajniej jest mieć tą grupę carte blanche i zacząć od zera i tworzyć swoje państwo
od samego początku, bez żadnego narzutu ze świata zewnętrznego. I to jest, tak, to jest bardzo fajna zabawa. Ale Tak. mówiliśmy o Konfederacji. Okej, to ja już przestanę. Jasne. No niestety też myślę, że takie tworzenie od zera bez jakby poddania się tym schematom, które są narzucane z państwa, jest często trudne, zwłaszcza jeśli chcemy działać i coś organizować, bo tu bardzo często też różnego rodzaju projekty wymagają od nas tej osobowości prawnej, jeśli chcemy wziąć udział w jakichś konkursach o granty. Więc no, trzeba też pamiętać, że jesteśmy z szeregu stron ograniczani, bo jednak przynależymy do państwa, ale na takim poziomie małych grup jak najbardziej można to testować. Myślę, że też bardzo jakby takim dobrą praktyką jest wprowadzanie demokracji bezpośredniej do szkół, nie tylko w takiej formie nauki, ale też w formie praktyki, bo nie dość, że to jest taka przestrzeń edukacji dzieci, rodziców i tak dalej. To jeszcze mamy tam możliwości, tak naprawdę myślę, że wiele, żeby uczyć poprzez praktykę demokracji bezpośredniej, czy to w klasach, czy to na poziomie szkolnym, mamy radę rodziców i tak dalej. Tutaj jakby jest wiele opcji, no a z drugiej strony jesteśmy już tą zebraną grupą, którą wiemy, że nie może się rozpaść chociaż przez jakieś najbliższe lata. No mam nadzieję, że młodzi ludzie podejmą takie wyzwania, albo przynajmniej będą mieli w głowie wzorzec sposobu podejmowania decyzji. To może się okazać w przyszłości bardzo, bardzo przydatne. W sumie w grupie przyjaciół, jeśli już musi się podjąć jakąś decyzję, to głosowanie i referendum wydaje się najbardziej naturalną rzeczą. Nikt w gronie przyjaciół, nikt nie powie, teraz ty rządzisz i o wszystkim decydujesz. Raczej wszyscy zagłosują. Jeśli to będzie wsparte Tak. nauką w szkole, gdzie się usłyszy chociaż o tym raz, dwa razy, to może być fajnie. Tak, no w takiej grupie przyjaciół to rzeczywiście, a jak oddajemy już komuś władzę, to też zwykle to wynika po prostu w przypadku jakiejś jednej organizacji najczęściej czegoś, a nie jest po prostu tak, że oddajemy tą władzę cały czas, więc tutaj ta grupa rzeczywiście jest dobrym przykładem, zwłaszcza, że znajomi to jest taka grupa, w której się właśnie w którą się demokratycznie dobieramy w jakiś naturalny sposób, a nie do której zaczynamy przynależeć jakoś odgórnie i nie mamy możliwości jakby wyjścia z tej grupy. Inaczej jest w gronie sąsiadów. Tak, inaczej jest w gronie sąsiadów, ale tutaj myślę, że też warto jakby powiedzieć, że wspólnoty mieszkaniowe, czy po prostu nie zawsze nawet jak są wspólnoty mieszkaniowe, to są takie grupy, z którymi też warto współpracować i demokratycznie działać, chociaż mam wrażenie, że jak patrzę po liczbie uchwał, nad którymi głosuje moja wspólnota mieszkaniowa i frekwencją, to niestety nie wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje. No, ja jestem, czy też byłem członkiem spółdzielni WSM w Warszawie i nauczyłem się na walnych zebraniach, jak zarząd manipuluje. To była cenna lekcja. Ale tak, jeśli mówimy o wspólnotach mieszkaniowych, wikikracja nie nadaje się do większości z nich, dlatego że wspólnoty mieszkaniowe nie mają zasady jedna osoba ma jeden głos. Zwykle jest tak, że głosuje się powierzchnią mieszkania. Natomiast jeśli jest wspólnota mieszkaniowa, gdzie jedna osoba ma jeden głos, to jak najbardziej wikikracja jest dobra dla takiej grupy. Tak, no tutaj rzeczywiście się najczęściej też spotkałam z tym, że głos zależy, jakby waga głosu od powierzchni mieszkania. Dziękuję za rozmowę. Widzę, że tutaj też przeszliśmy przez różne tematy związane nie tylko z aplikacją Wikicracja, ale także ze szeregiem innych tematów dotyczących demokracji bezpośredniej. Myślę, że to też taki urok tego kanału lub bezpośrednio, że jak się zacznie rozmawiać o demokracji bezpośredniej, to się okazuje, że to jest studnia nowych tematów i inspiracji bez dna. Przynajmniej mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale także dla osób, z którymi rozmawiam i osób, które słuchają tych rozmów, żeby można było czerpać też wiele z tego kanału. Dziękuję bardzo. Bardzo miło mi się rozmawiało. Dziękuję również. A ze mną na kanale był Robert Fiałek i rozmawialiśmy o demokracji bezpośredniej. Myślę, że już nie będę konkretyzowała, bo tu było bardzo wiele różnych tematów. A tradycyjnie rozmowę prowadziła Agata Kępa. Do zobaczenia na kanale.